Cześć, ja jestem Nuca i dziś chciałbym Ci pokazać, jak zawiązać węzeł zbójnicki czy też zbójniczy. Jest to węzeł, który pozwala nam przywiązać naszą linę w momencie, kiedy nie mamy dostępu do jej końca, a chcielibyśmy ją w miarę szybko ściągnąć czy też węzeł rozwiązać. Także bez zbędnego przedłużania. Bierzemy sobie odcinek liny, który nas zadowala. Z reguły jest to środek liny. I układając go w pętelkę, okrążamy element, którym jesteśmy zainteresowani. W moim przypadku jest to karabinczyk, ale równocześnie dobrze może być to jakaś rura, jakaś rączka wiadra, czy też gałąź drzewa. Po czym linę, którą będziemy podawali obciążeniu, czyli na której będziemy zjeżdżali, czy za którą będziemy trzymali, opuszczając nasze wiadro z urobkiem. Znowu, składając w pętelkę, przekładamy przez pętelkę, którą okrążaliśmy nasz obiekt. Delikatnie wszystko zaciągamy. Po czym linę, którą nie będziemy poddawali obciążeniu, czyli drugą końcówkę naszej liny. Znowu, składając pętelkę, instalujemy w środku naszej pętelki, która powstała z liny, którą będziemy poddawać obciążeniu. Wszystko zaciągamy. Tworzy nam się węzeł, który wygląda w ten sposób. I to jest pełny węzełek. Jeśli, nie daj Boże, komuś przyszłoby na tym węźle zjeżdżać, dobrym patentem jest zabezpieczenie sobie jeszcze kilkukrotnie, tworząc po prostu skrót łańcuszkowy tej końcówki, którą nie będziemy poddawać obciążeniu. Jest to taki, nazwijmy to, gwarant bezpieczeństwa, że jakbyśmy coś z tym węzłem poknocili, to obciążając tą linę po prostu nie zlecimy na dół. Aczkolwiek nie polecam. W momencie, kiedy chcemy rozwiązać nasz węzeł, po prostu ciągniemy za końcówkę liny, która nie była poddawana obciążeniu. I wtedy węzeł nam się ładnie rozwiązuje. Dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.